Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Krzysztofem Nowickim. Część siódma. Jak archeologia wpływa na życie osobiste? To już jest w ogóle, wie pan, to już w ogóle trudne pytanie, dlatego że znów każdy człowiek siedzący na moim miejscu odpowiedziałby inaczej. Moja sytuacja, ja uważam, że moja sytuacja jest bardzo nietypowa, więc ja nie jestem bardzo reprezentatywny. Dlatego, że moja sytuacja rodzinna wygląda tak, że moja żona jest Brytyjką, archeologiem. Spotkaliśmy się na Krecie w trakcie naszych prac, ale ona mieszka w Anglii, nie zamierza się tutaj przeprowadzać. Mam małe dziecko i małe dziecko, moja córeczka jest z żoną tam, chodzi do angielskiej szkoły. Ja jeżdżę, no, staram się jeździć regularnie, no, przynajmniej na te 10 dni, 2 tygodnie, albo raz w miesiącu, albo raz na 2 miesiące. Poza tym prowadzimy trochę i nadal wspólnych prac terenowych na Krecie, więc na Krecie też spędzamy ten co najmniej miesiąc, a czasami półtora, czasami więcej, to zależy, jak jej wyglądają prace badawcze. No ale to jest życie zupełnie niepasujące do ideału życia rodzinnego. Wielu moich przyjaciół, znajomych, którzy nie są w nauce, obojętnie z jakiego kraju, to zawsze mówią, jak wy tak możecie, to przecież to nie ma sensu, to musi się jakoś rozpaść. Ja mówię, no nie wiem, ja mówię, jesteśmy już, jakby nie było, 17 lat i się nie rozpadło, także, 17 lat, tak, a im się wydawało, że to po roku, dwóch, tak, takie małżeństwo żyjące w dwóch krajach powinno się rozpaść, no jakoś się nie rozpadło. Nasza córka ma 6 lat i jakoś tak to zaakceptowała, chociaż widzę, że jest smutna, kiedy ja wyjeżdżam, a jest wesoła, kiedy ja się pojawiam, ale jej tłumaczę, że po prostu taka jest sytuacja. Ja pracuję, muszę zarabiać pieniądze, bo przecież muszę jej kupić, prawda, buciki, ubranka, zabawki i tak dalej, a gdybym to rzucił i pojechał do Anglii, no to nie mógł tego zrobić. Zresztą to jest jeszcze inna sytuacja, że tam w Anglii znowu znajomi, że one się pytają, dlaczego tu nie 800 tysięcy Polaków, wszyscy chcą tu przyjechać do Anglii, a ty jesteś jeden i się upierasz i nie chcesz przyjechać. Ja mówię, no nie chcę przyjechać, bo ja chcę robić to, co robię. A nawet w Anglii, gdybym dostał stałą posadę, to bym musiał bardzo mocno ograniczyć moje prace terenowe na Krecie. Moją pasją jest praca badawcza, dydaktyka tak, ale jako dodatek. Natomiast praca badawcza, odkrywanie czegoś nowego, rejestrowanie, pisanie książek, to jest moja pasja, z której musiałbym w dużej części z tego zrezygnować, gdybym podjął pracę na uniwersytecie tam, pełnoetatowo. Także, ale patrząc na innych moich znajomych, no to rzeczywiście to życie, najlepiej sprawdzają się związki moich znajomych, które są w tej samej branży. To jednak było zdecydowanie lepsze. Kilku z moich znajomych, Belg, Amerykanin, Brytyjczyk, żenili się bardzo wcześnie, w momencie, kiedy pisali pracę doktorską. No i to rzeczywiście nie działało. Bardzo szybko po dwóch, trzech latach się rozwodzili, później mieli trochę przerwy, później się już żenili po raz wtóry, ale już z kobietami z ich branży. I te związki przetrwały, potem mieli dzieci i trwają, w większości trwają do dnia dzisiejszego. Na pewno, praca w uniwersytecie jest trochę łatwiejsza z tego punktu widzenia, dlatego że obowiązek bycia ze studentami powoduje, że w tym czasie się jest z tą drugą osobą, teoretycznie, bo mówię, mam kolegów w zachodnich krajach, którzy teoretycznie są z tej samej branży, ale pracują na uniwersytetach w dwóch różnych miastach. I teraz, jeżeli te miasta nie są daleko, to jeszcze jakoś da się dojechać. Ale jeżeli one są daleko, to też tylko na weekendy przyjeżdżają.
Na pewno, jeżeli ktoś chce pozostać w nauce i robić coś naukowego, a jeszcze do tego, tak jak my, archeolodzy, którzy jesteśmy no, niejako zobowiązani do bycia w terenie, do poszukiwania czegoś nowego, do bycia poza domem, to trzeba pamiętać. Będzie miało to ogromny wpływ na życie rodzinne i dobrze byłoby, żeby to zostało wyjaśnione, przedyskutowane przed niż po. Przed rozpoczęciem tego formalnego, właściwego życia rodzinnego, a nie po, żeby obydwie strony wiedziały, co, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Także tak, ma bardzo duży wpływ. Jakie są plusy, a jakie minusy bycia archeologiem? Znów, wie pan, bo bycie archeologiem, a bycie archeologiem. Jest archeolog, który pracuje w muzeum, jest archeologiem i powiedzmy przez miesiąc w roku, czy tam dwa miesiące, prowadzi wykopaliska gdzieś w tym samym kraju. Ta jego praca nie musi się bardzo mocno różnić od pracy nauczyciela, urzędnika w urzędzie miejskim i tak dalej. Jest archeolog, który pracuje na uniwersytecie, ale ma strasznie dużo obowiązków uniwersyteckich, a poza tym jakieś rozbudowane kontakty za granicą i wyjeżdża. Przynajmniej w miesiącu wyjeżdża dwa razy, na przykład na 3, 4 dni, 5 dni i tak dalej. Więc jest też w takim tym. Więc zupełnie inny typ naukowca niż ten, który pracuje w muzeum. Teraz mój przykład jest taki, że ja jestem w instytucie badawczym, nie mam tej dydaktyki oprócz doktorantów i tak dalej, i chcę spędzić na badaniach terenowych od 4 do 5 miesięcy w roku. I to jest Kreta, głównie Kreta albo Wyspy. A oprócz tego jeszcze żona, która jest w Anglii i chcę ją jak najczęściej też i córkę przede wszystkim odwiedzać. Więc jakie są plusy? No ja zawsze od czasu, jak pamiętam, jak byłem nastolatkiem, lubiłem być w takim ruchu, lubiłem jechać gdzieś, lubiłem być, lubiłem eksplorować coś, bo nawet jak byłem na studiach, to uwielbiałem jeździć na zimowiska i potem się przedzierać przez śnieg i wchodzić na jakieś górki, czy iść jakimiś nieprzetartymi szlakami przez las i tak dalej. Ja to lubiłem. Dlatego ja mogę powiedzieć, że jestem niesłychanie zadowolony z trybu życia, jaki prowadzę, bo to jest ciągły ruch i to jest spotykanie ogromnej ilości różnych ludzi. To jest pasterz, to jest jakiś wieśniak, to jest jakiś nauczyciel, to jest jakiś lekarz, to jest jakiś dyrektor czegoś, to jest jakiś naukowiec, to jest jakiś finansista, to jest Kreteńczyk, to jest Chińczyk, to jest Anglik, Szkot i tak dalej. No poznawanie ogromnej ilości ludzi z wszystkich warstw społecznych. A poza tym przebywanie w miejscach, w którym ja no, odpoczywam, bo będąc, wie pan, jak pan jest na szczycie jakiejś górki, a jeszcze jak pan śpi na szczycie takiej górki, prawda, i ma pan nad sobą same gwiazdy i jest absolutna cisza, a potem taki wspaniały widok rano na ogromną połać morza. No to jest coś, co pozwala oddychać, co pozwala żyć, co pozwala spojrzeć na swoje życie w sposób jak najbardziej pozytywny. Ja zawsze mówię, że ja nigdy nie marzyłem, jak ja byłem na studiach, nie myślałem o archeologii, nigdy nie marzyłem, że mi się tak uda, że moja praca będzie tak ciekawa. I no mówię, to przerosło marzenia studenta. Nigdy w marzeniach czegoś takiego nie przewidywałem, że mogę być tak zadowolony ze swojej pracy i pracy naukowej, a jednocześnie życia. Dlatego, że w pewnym momencie, jeżeli ktoś postawi na to, że praca naukowa to jest jednocześnie hobby, no to staje się to częścią, ogromną częścią życia. Właściwie tego już nie można rozdzielić. To pamiętam w latach 80. wicedyrektor tego instytutu chodził za mną i krzyczał na mnie, mówi: bo panu się wydaje, że pan z tej pracy zrobi sobie hobby, bo pan to tak traktuje jak hobby. Ja mówię, no zaraz, o co chodzi, jak hobby? Ja mówię, ja tej pracy daję wszystko, bo całe moje życie to jest praca.
Nie ma, zanim się ożeniłem, zanim miałem dziecko, to nie było niczego ważniejszego od tego. Więc ja tutaj pracowałem od rana do wieczora, 5 dni w tygodniu, a te pozostałe dwa dni w tygodniu pracowałem, pisałem, pracowałem nad książkami w domu swoim. Także rzeczywiście, no pracowałem cały czas, bo to było hobby, bo to było, to nie tak, że w poniedziałek trzeba iść do pracy. Ja się cieszyłem, że w poniedziałek już mogę iść z powrotem do instytutu. W niedzielę też mogłem przyjść, ale jakoś tak nie wypadało, były inne zajęcia. Ale w poniedziałek wiedziałem, że przychodzę do instytutu. Także to zależy. Jeżeli robimy to, bo rzeczywiście chcieliśmy, bo to było naszą pasją. Jak mówiłem, że moją pasją były zwierzęta przez te pierwsze lata mojego dzieciństwa, a potem była historia starożytna i archeologia. I tak to pozostało. Ale mówię, najważniejsze, chyba najwspanialsze, oprócz samej pracy naukowej, to jest to spotykanie setek tysięcy różnych ludzi i rozmowy z nimi na różne tematy. Na wszystko, na tematy osobiste, począwszy od osobistych, a skończywszy na problemach tego świata.